Jeżeli nie widzieliście poprzedniego materiału z ramem Piotra, no to tutaj gdzieś będzie odnośnik. Tamten samochód już został sprzedany, a ty zakupiłeś nowego. Samochód modelowo jest taki sam. Praktycznie się nic nie zmieniło, nie ma liftu. Zmienili parę rzeczy, to jest jakaś wersja Anniversary na dziesięciolecie Limita, czyli tej najbogatszej wersji w ramie. W 2012 roku weszła, 2022 miało 10 lat i zrobili parę zmianek w tym samochodzie. Niewiele, bo niewiele. Zderzaki są lakierowane, niechromowane. Jest head-up. Wnętrze w jasnym kolorze z materiałowymi doszywkami i z taką skórą ładną, jasną, przeszywaną, inaczej niż w tamtym. Plakietka na podłokietniku, jest inne oprogramowanie, bo wiele rzeczy inaczej działa. W MMI mamy lusterko z wyświetlaczem, oryginalne, nie jakaś tam doróbka. Aha, nie ma. Reflektory takie same? Coś się zmieniło? Reflektory są te same, tu się nic nie zmieniło. Tu tylko jest to, że zderzak jest metalowy faktycznie, ale jest lakierowany, nie ma chromowanego. Podejrzewam, że może na zamówienie są, ale ta wersja akurat ma... W tym zestawieniu, nie? Tak, takie zderzaki. I nie ma hamulca do przyczepy elektrycznego, do tych amerykańskich przyczep, tak jak tamten. Ma inną blokadę, oprócz tego, że ma blokadę międzyosiową, to jeszcze międzykołową. Tamten nie miał. I chyba tyle. Więcej się tu... Aha, no i ta wersja akurat, to już było dostępne wcześniej, ma klapę z tyłu dzieloną i lampkę u góry, nie ma lampki potrójnej z przeciwmgielnymi, tak jak tam było, tylko ma sam biały LED, a przeciwmgielne światła na Europę zrobili w tym zderzaku, zaraz pokażemy. No i najważniejsza rzecz. E-Torque, jak zwał, tak zwał. E-Torque. Jesteś w stanie pod maską coś pokazać, co się różni? To 48-woltowy miękki hybryd. Czekajcie, bo nie wiem, gdzie się otwiera. To jest bezobsługowy samochód. No tamten jest bezobsługowy, oprócz oleju to kompletnie nic się nie zepsuło. Wow. Jest tu alternator razem ze silnikiem. A jest. Dużym, tak. A bateria do e-Torque jest gdzieś pod podwoziem, bo tu jest kabel hermetyczny, budowany, jak widać, kostkę taką ładnie zrobioną. Wchodzą tam kable, gruby kabel, jak cholera, potężny kabel. I tam jest gdzieś bateria pod nogami do tej instalacji 48-woltowej. Nie ładuje się go, to nie jest żadna jakaś tam plug-in hybryd, tylko to jest normalny torque. Nie ładuje się go w ogóle z gniazdka, żeby ktoś... No ale wspomaga ten silnik elektryczny. Tak, wspomaga dużo. Jest bardzo... Wystarczy dotknąć gazu i to jak przyspiesza, jak silnik turbo, w porównaniu z tamtym starym. Tamten stary był taki płynny, trzeba było mocno gaz wcisnąć, żeby jechał dobrze, a ten już kopie od dołu. Coś czuć, że on dokłada, no, ciągnie. Czyli więcej newtonów pewnie, nie? Więcej newtonów, mniej pali. Dużo mniej? Bo tak, patrząc do poprzednika. O litra. Litr mniej. Litr może troszkę więcej niż litr, ale niewiele. Niewielka różnica jest, coś to tam daje. Nagłośnienie się zmieniło, też Harman Kardon, tak jak tamtym, dużo lepiej gra. Od tamtego. Chociaż tamten grał bardzo dobrze, ten grał. Jak na pick-upa to bardzo dobrze grał. No. Bardzo. Wszystko jest to samo, nie ma zmianki tu żadnej. Oprócz tego układu elektrycznego, kompletnie żadnej zmiany. No, jeżeli ktoś się spodziewa, że tu będzie ryczące V8, to nie, bo tutaj jest nawet wygłuszenie, to cichutko w środku. Właśnie układ wydechowy zmienili. Ale silnika nie słychać. Silnika nie. A jeszcze co zmienili? No już jest klimatyzacja, wiadomo, Europa. Nowy. 1, 2, 3, 4, Y. Bo przypomnijmy, to jest wersja europejska. To jest europejski ram. W Belgii, w Handy Cars, czyli tego dużego dealera Dodge'a. A tak jeszcze słowem poprzedniego auta. Ile nim zrobiłeś przy kilometrów? 106 tysięcy kilometrów, nie dotykając palcem. Nie dotykałem palca. Czyli olej tylko, tak? Tylko olej. Co ile ten olej zmienia? Filtry. Olej zmienia co 15 tysięcy kilometrów. Co 15? Producent pewnie ile? 30, nie? Właśnie chyba nie, chyba co 15. Ale zmieniałeś, bo co 15, czy komputer ci już... Interwały, tak. Wyskakiwały zmiana oleju, dlatego był zmieniany. Ale wyobraźcie sobie, że 100 tysięcy było zrobione na tarczach i klockach i one jeszcze są dobre. Czy nie zmieniane były klocki? Zmieniane nie. A przypomnijmy, ty ciągniesz lawetę. Tak. Czy to auto służy? No może nawet jest nowa, może faktycznie hamuje dobrze i nie obciąża tych hamulcy, ale zawsze obciąża, bo ten moment pierwszy dobicia lawety, żeby ten hamulec najazdowy zadziałał w lawecie, no to najpierw to tak. Pierwsze hamuje auto i to jest obciążenie na hamulce. Mało tego, na auto waży ponad 2,5 tony, no nie oszukujmy się, nie wiem z czego to robią, ale naprawdę... Mopar. Tarpan. No, tarpan. Wysilili się i zrobili naprawdę dobre hamulce. No, nie do wiary, żeby nie było nawet tam wielkich rantów po 106 tysiącach
na tych tarczach nie było. 100 tysięcy, to brzmi jak tarcze w jakimś ciężarowym, no ale to jest w sumie półciężarówka. To jest nie do wiary, nie? To jest nie do wiary, bo auto jest ciężkie. No, fajnie, że jest półciężarówka, ale ta tarcza nie ma średnicy pół metra, tylko ona jest jak w normalnym samochodzie osobowym. No ale to w osobówkach tak. Tak, faktem, że autem się nie szaleje, no ale z drugiej strony jedno z dwóch, no nie szaleje się, ale jest ciężar. Musisz ścierać hamulce, nie? A tu się wytrzymało to wszystko. I hamulec jest dobry, bo to jak był twardy hamulec, słabo hamował, no to wiadomo, klocki twarde. No ale to znowu klocki twarde ścierałyby tarcza. Tu się nie starło ani jedno, ani drugie. Pokaż nam jeszcze tą pakę otwieraną i sobie pakę w środku zobaczymy. Jest... 60-40. To już było dostępne. A korzystasz z tego w ogóle? To było, tak. Ja, właśnie mi to jest fajnie, mi to jest potrzebne. Tamten samochód już był dostępny z tą konfiguracją, ale trzeba było dopłacać. A tu ta wersja Anniversal, czy jak się to tam czyta? Anniversal. Tak, to ona ma otwieraną klapę w ten sposób. Druga połówka jest otwierana w ten sposób. I przypomnijmy, ty masz ten stelaż zrobiony, bo tu wozisz... Tak, silniki wożę i to mam stelaż, żebym sobie mógł wysunąć i włożyć, wsunąć silniki, żeby mi nie latały po pacę, bo tak to była zniszczona cała paka. I masz jeszcze coś, czego nie miałeś? I mamy w tym momencie, jak jest tak paka otwarta, to mamy fajny stopień, wychodzimy bezproblemowo na... No tak, bo tu... tak samo na samochód. I to, o czym wspomniałem, nie ma tam żadnych świateł czerwonych u góry, gdzie świeci się ta lampka LED. Światła przeciwdźwięczne są zamontowane fabrycznie, czego w normalnej wersji amerykańskiej nie ma. Kierunkowskazy oczywiście pomarańczowe, no bo chyba nawet w Stanach są pomarańczowe przy Dodge'u, ale znaczy na Kanadę na pewno. Na Kanadę, tak. No, i to się fajnie, to nie dość, że się fajnie otwiera, to fajnie się odpowiednim stuknięciem ten pedał jest schowany. I mamy też klapę otwieraną w drugiej płaszczyźnie, czyli tak jak w starym, jak ktoś nie lubi w taki sposób, to może otwierać całą. No ale tutaj no niewygodnie się wchodzi, bo stopę może... Wygodnie, bo teraz stopie nam nic nie da, ale go nie jesteśmy w stanie tam wydubać tam. No ale to tylko nogę tu można gdzieś z boku tak, postawić, tak, albo na pakę. Tak, właśnie na tu. I tu się lakier ze zderzaka rysuje, bo tam był chromowany, to się nie rysował. Tu pewnie znają życie, jakby tak postawił nogę, but jest ze skosa i leży na tym lakierze. No to prędzej czy później to będzie zadrapane, nie? No a jak otwieramy normalnie, to... No my otwieramy już teraz tylko na boki, bo nam to pasuje. Do załadowania silnika to pasuje. No tak, no i jest mniejszy próg załadunkowy, nie? Nie trzeba pokonywać tej paki, nie? Aha, no i co jest? Długości. Podświetlenie haka. No i cofanie oczywiście. Jak gdzieś docofujemy w nocy, to żeby była lepiej kamera widziała, to tu jest podświetlenie. Tego nie było. Ale fajnie to działa, jak cofam pod lawetę, to widzę z tej kamery haka i widzę światełko, wszystko jest ładnie oświetlone w ciemnym miejscu. To jest fajna sprawa. To tak dochodzą do tego, co jeszcze by mogło być pewnie, nie? Tam na testach tych samochodów i dokładają. Te przeciwdźwięczne też fajnie zrobili, że są wbudowane. Nie jakiś tam był dołożony przeciwdźwięczny pod zderzakiem. No, to wygląda tak fabrycznie, nie? Że takie tak. Doklejone gdzieś, że tam nie mieli pomysłu. Nie zmieniły, wszystko jest to samo. Kompletnie nic się tu nie zmieniło. Wnętrze się zmieniło, chodźmy do środka, to zobaczmy. Właśnie, pokaż ten wnętrze. A no układ wydechowy się zmienił. Układ wydechowy jest taki... Ale głośniej chodzi? Nie, jest taki bulgoczący amerykański, czyli słychać, że to jest V8. Bo w tamtym był cichutko, tak? Cichutko, nie było w ogóle słychać tego. To co, odpalisz go? Coś skopali tam, zrobili tak, że jest teraz fajnie ten dźwięk. Mogę odpalić, to pewnie będzie słychać. To dawaj. No nie spodziewajcie się dźwięku z Challengera, czy Chargera, czy z innego. Ale jest taki gardłowy, faktycznie. No. Jest taki b. To jest amerykański dźwięk V8. Tamten był taki przytłumiony tak. Taki. On to tak głęboko, nie? Taki jest. Dużo lepiej, nie? No ładnie chodzi. Tak jakby... Nie ma pogłaśniania, żadnych tam zaworków nie zamontowali, przepustnic niczego kompletnie. Ale tak fajnie bulgoczy, nie za głośny. Jest cicho, ale ładnie. No. Powiedz mi, te europejskie, one mają jakieś zabezpieczenia antykorozyjne? Bo te amerykańskie przyjeżdżają, one praktycznie nic nie mają od spodu, żadnych takich wosków czy coś. Nie ma nic. Nie ma nic, doła rama i... No ale twą zimą, po 4 latach... Na spawach, w niektórych miejscach korozję było trochę widać po 4 latach. Coś tam było widać, ale na nadkolach na tym nic się nie działo. Nic się nie działo. Blacha idealna, no, chociaż ona jest tylko widać pomalowana od spodu. Nie ma. Nic się tam nie działo, blacha. Wyprawiona dobrze blacha, to widocznie jest okej. Okay. Znaczy postarali się, oni już się postarali 4 lata temu. 4 lata temu. No, RAM przeskoczył konkurencję, mi się wydaje.
Postarali się bardzo, to wtedy się postarali, bo teraz oni już niewiele dołożyli. Może jakiś lift wejdzie z tamtego Dodge'a. Pozdrawiamy Piotra. Wyciągnął ode mnie to auto, bo to nie było auto do sprzedania. No tak, bo pamiętam, jak ty do mnie dzwoniłeś i się zastanawiałeś, sprzedawać, a nie, bo fajny, bo dobry, bo tego. Tak, a sprzedaj, weź sobie nowego i chyba nie żałujesz. No i właśnie, naciągnął mnie na koszty, no ale jest nówka, jest. Kolega jest zadowolony, który go kupił, ja jestem zadowolony, bo nowe auto. Wszyscy są zadowoleni. Odliczyłem super pół VAT-u. Zapłaciłem cały, odliczyłem pół. Tak. I pełną akcyzę, ponieważ to nie jest do 3,5 litrów. Tak, oczywiście, akcyza jest pełna na tamto. No, bo... Samochód wyszedł 100 tysięcy więcej niż tamto. Niż poprzedni, no. Niż poprzedni. Tyle podrożał. No i oczywiście reszta kosztów, no to już wiadomo. No to co, pokaż nam te detale w środku. Pierwsze zmianki, materiał. Drugie zmianki, przeszycia. To takie detale. Tak samo jest na siedzeniach. Materiał plus skórka i inne przeszycia. Czyli ta Anniversary ma taką kratę i ma tą kratę też tam na górze na desce. Możesz tu pokazać podłokietnik z taką plakietką. Wnętrze, nie pochwalam. Wnętrze jest jasne, jest totalna tragedia. Chodzę, układam ręczniki, żeby nie ubrudzić, bo nawet czyste spodnie jeansowe barwią to na niebiesko, na jakiś kolor taki szary. Tragedia totalna. No, to auto jest nowe. Trek, coś zgubiłeś. A już ma... Pokrowiec. No, właśnie, masz pokrowiec. Mam taki pokrowiec, kładę sobie tu i dopiero wsiadam na to, bo to jest jasnego koloru, ale i tak zobaczcie, jak się tu już ubrudziło, gdzie samochód ma jakieś śmieszne kilometry, 1000 kilometrów przejechane, jeszcze folie na dywanikach i już jest cały ubrudzony. Trzeba chodzić z tym płynem do skóry i czyścić. Tak. Wejdźmy do środka, pokażę wam, co się faktycznie zmieniło, bo to będzie widać. Zobaczcie, samochód ma 1936 km przejechane. Pierwsza zmianka to jest w momencie startu wyskakuje 10 lat limita i tak ładnie, taka ładna grafika na desce, tego nie było. Kolejna zmiana to jest pokrętka od biegu. Inna jest. Jakieś tam szkiełko i jakąś tam pierdółkę ładnie wygląda. Start-stop, tego nie było. To nie jest dobre. W tamtym samochodzie tego nie było. Tu trzeba włączać to, bo jak nie, to gaśnie na... Jak się nagrzeje, to gaśnie na skrzyżowaniu. Nie było tej blokady międzykołowej, to już wspominałem. Te chromy, które tu są szlifowane, one były w takim ciemnym, dymionym kolorze. One mi się właśnie nie podobały w tamtym aucie. Szczotkowane takie, nie? To są szczotkowane srebrne, czysto srebrne, ładnie to wygląda. Takie jasne. Kolor deski wewnętrznej też nie jest czarny, tylko jest taki niebieskawy lekko. Szaro-niebieski, ładny kolor. Taki antracyt, o, może tak powiem. Lusterko. Mamy lusterko, nie mamy lusterka, mamy kamerę. Mamy lusterko, to jest fabryczne. Czyli mamy, co chcemy, albo lusterko, tak, albo kamerę. Ustawianie wysokości kamery, rozjaśnianie. Nie wiem, jak to się to robi. Tak się robi. Tak się robi. Czyli możemy sobie przestawiać w dwóch płaszczyznach. No i oczywiście to sobie też możemy regulować, ale kamera wtedy stoi w miejscu. A jak mamy lusterko, to sobie regulujemy, gdzie mamy lusterko. No. To jest fajna sprawa. Szerokokątna, bardzo dobrze przez to widać. Nie ma tego hamulca do przyczepy, który tu był. Była ustawianie regulacji siły hamowania. To zlikwidowali, ale możliwe, że to na Europę, na Stany Zjednoczone pewnie to jest. No i tyle. No i mamy... Kamery dodatkowe, widoki. Kamery nie mamy dodatkowego, tylko widoki dodatkowe. Widoki dodatkowe. Nie było czegoś takiego, żebym sobie mógł zobaczyć koło. Czyli pod McDonaldem, bo to jest amerykańskie auto, to trzeba jechać pod McDonalda od czasu do czasu. Są krawężniki i żeby nie orysować felgi, to mamy lewe lusterko, prawe lusterko. Widzicie? Ładnie widać koło. Teraz prawe, tu mamy lewe. To jest fajne. Moim zdaniem to jest bardzo fajne, no ale oczywiście jest kamera otoczenia 360, także też widzimy wszystko. Tu są tryby wyboru kamer. Wąsko, szeroko, tak, na pakę. Takie różne fajne rzeczy. W ogóle grafika się trochę zmieniła. Jest wiele, wiele lepiej rozwiązanych rzeczy, że łatwiej znaleźć, ale wiele też jest trudniej znaleźć. Niektóre rzeczy były od kopa, a wyświetlały się, a teraz ich trzeba szukać, właśnie pojazd trzeba wcisnąć i szukać menu. Ale mi to nie przeszkadza, to nie jest jakiś wielki problem. No, to jest szybkie wybieranie klimatyzacji, to jest najważniejsze. Przyciski, nie? Tak, to jest bardzo dobre, to nie szuka się tu, kombinuje, tylko ustawia się tak jak trzeba. No i reszty tu nie zmienili, wszystko jest, reszta tak samo, te obszycia były. Alcantara jest u góry, nie było Alcantary, był zwykły materiał. To był taki materiał jak to, taka siateczka.
i był ciemny. Teraz jest Alcantara na słupkach, na suficie, ale to w tej wersji właśnie, o której mówimy, te Anniversary, czy jak to się tam czyta. Tak to wygląda. Kierownica była tak samo szyta, z grzaniem, drewniana też wtedy, żeśmy mówili, że drzewo i grzanie to rzadko spotykane. Tak. Nagłośnienie Harman Kardon, tak jak było. Wszystko tu się reszta tak samo. Jedziemy na próbę? Jedziemy. Jest też head-up, czyli zmieniła się deska rozdzielcza, bo jest wyższy ten, ta kopuła jest wyższa i jest tu head-up. Kiedyś wspominałem na początku, że jak żeśmy nagrywali tamten film, że ma być head-up i faktycznie jest head-up, ale nie ma nadal domyku. I nie ma, nie że nie ma ta wersja domyku, tylko nie ma dostępnej wersji z domykiem. Czyli mówię o domykaniu drzwi, czyli ten soft close. Nie ma tego dostępnego. A fajnie by było, jakby było, bo często jest tak, że nie domknę drzwi i tu jest tak, że jak nie domknie się drzwi, trzasnąć. Włączy się, nie domknie się drzwi, włączy się drive, zaciąga się ręczny hamulec i trzeba wyłączyć drive, zaczasnąć drzwi i włączyć go jeszcze raz. Nie da się autem ruszyć, bo jest ręczny hamulec zaciągnięty i nie da się też zwolnić ręcznego hamulca, jeżeli nie cofniemy tej gałki do pozycji park. Tak samo też zauważyłem, bo no, użytkowałem już kilka ramów, że na drive na przykład paki nie otworzysz z tyłu. Nie otworzy. Tak. Jak ktoś chce wyskocz, coś otwórz, tak. To trzeba wrzucić parking, bo tak. Nikt paki nie otworzy. No bo to chyba o to chodzi, żeby bezpieczeństwo, złodziej, nie? Złodziej nie podskoczył, nie poleciał z tyłu i nie otworzył parking i nie ukradł tego, co jest na pace. Podejrzewam, że to tak wygląda. No i już chciał zgasnąć. Już to trzeba włączyć, bo już mnie to wkurza. Silnik ma temperaturę już normalną, już chciał się wyłączyć. Czuć było, że już praktycznie silnik się zaczyna. No, auto jeździ tak jak tamto, bez żadnych zmian. No, jeżeli chodzi o przyspieszenie, to minimalna zmiana jest. Bo on przy dotknięciu pedału inaczej reaguje. I wydaje mi się, że to nie jest oprogramowaniem, sterownikiem silnika, tylko to jest tym prądem. Popycha go już elektrycznie, tak? Że to jest ten e-torque cały i że to działa. Bo jest napisane zresztą, że jest więcej newtonometrów. Kilowatów tam chyba niewiele, ale newtonometrów jest chyba 100 newtonometrów więcej. Ale wygodny. Mega wygodny jest, mówię, z tym zawieszeniem. No. On płynie, no to jest samochód. No teraz jeszcze z tymi fotelami to już nie jest wół roboczy. To już jest auto do kościoła. Jakby nie to, że mam Golfa dwójkę do kościoła, no to bym jeździł tym. No właśnie. I on fajnie płynie, on nie buja nim w ogóle. Nie, niby paka jest lekka i ten tył jest lekki, ale nie ma jakichś takich podsterowności na drodze, tylko on tak ładnie, równiutko siada. Nie huśta się, że jest przód ciężki, tył lekki. Dobrze to auto zrobili, to już tamten tak miał i tamten tak jeździł. Po jak się przysiadłem, to czułem różnicę, że to auto jest sztywniejsze. Bo wiadomo, tamto auto 100 tysięcy kilometrów, już trochę te amortyzatory pewnie inaczej pracowały. No bardziej zwarty, nowy, nie? Albo jest faktycznie inne zawieszenie, czego nie wiem. Ale ogólnie lubię, uwielbiam nim jeździć. Powiem, że no, kocham nim jeździć. Miejsca dużo, wygodne auto jak cholera. Nigdy w życiu bym do tego gazu nie założył. Nigdy, bo przejeździłem tamtym samochodem na benzynie dużo, nigdy się nic nie stało, silnik żywy, nic nie wyklepało zaworów, nic się mu nie działo i nie zakładałbym na pewno gazu do nowego takiego samochodu. Chociaż ten silnik jest jak najbardziej pod gaz. Lubią gaz, nie lubią się problemy. Niska kompresja w tym silniku jest i on lubi gaz. No i oczywiście to prowadzenie po pasie jest, system parkowania też był w tamtym, to działa. Faktycznie się te ikonki zmieniły, grafika, nie? Takie zmienili, tak, bardziej tak. Większe były i czytelniejsze, mi się wydaje, tamte. No i system nawigacji wgrany fabrycznie. Mamy nawigację, w tamtym mieliśmy pola, byliśmy w polach cały czas. Pokazywało strzałkę, nie pokazywało mapy w ogóle. No, ale przypomnijmy, no ma też CarPlaya, a ma bezprzewodowego, czy ma, dalej po tak, kablu? Oczywiście ma. Bezprzewodowy. Takiego i takiego. No, podepniesz kabel, to nagłośnienie lepiej gra przez kabel. Ale no to tak. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no to bezprzewodowo działały. To już w tamtym działały. No i samo ciche, nie? Ciche, podwójne szyby ma klejone, nie? Patrząc na gabaryty i patrząc na opływowość tego auta, wysokie auto, to samochód jest bardzo cichy. I to się też nic nie zmieniło. W tamtym też było cichutko. To lusterko bardzo ładnie wyświetla, to jest jakaś kamera, przynajmniej, nie wiem, Full HD, albo nawet 4K może nie, ale Full HD jest. No, dobra jest. Jak. Kamera jest na górze, przy dachu. W tej lampce przy dachu, tak, sprawdzają, gdzie ona jest. Aha, mocniej podświetlili wnętrze. Ten LED-a w tamtym bardzo słabo świeciła, ta poświata była strasznie słaba. Tu jest mega mocna, ona jest tu jasna, podoba mi się to bardziej. Czyli ten LEDek, który tam jest schowany, był praktycznie, no i to jest ostrzeganie o fotoradarach, czyli to już jest w Google'ach, to chyba z Google jest, nie? Mapa. Właśnie ciekawe, nie? Skąd? Fajne zbliżanie się. Jeszcze jest to ciekawe, że jeżeli nie zwolnisz,
to drugi raz przed fotoradarem pika. Jeżeli dzwonisz, to już nie pika. Teraz minęliśmy go, no to pika, że jest z tyłu. Ale jadąc, było chyba 70 na godzinę, jeżeli byśmy mieli więcej niż 70, to on pika przed samym fotoradarem jeszcze raz. Jeżeli masz mniej niż 70, to już nie pika. Masaży w fotelach nie ma. A mogłyby być. No, mogłyby być. Chociaż fotel jest mega wygodny, szeroki. Jest, tak. No, fotele są dobre. Siedzi się jak na fotelu. W tym samochodzie się odpoczywa. Jak zapnę lawetę, jadę gdzieś tam w trasę w Polskę, czy nawet na Niemcy, to auto jest, no odpoczywa się, nie wysiądzie się z tego auta zmęczony. I on fajnie ciągnie, nie skacze, bo ciężkie auto to laweta nie robi nim na boki, nie skacze w ogóle, nie ma takich hopków jakichś takich, jak zapięło się jakieś mniejsze auto, to czepało samym samochodem. Jedzie dobrze, zobacz, pod górę, są góra Mogilany, samochód przyspiesza bardzo dobrze. Na pewno lepiej niż tamten. To nie był wciśnięty gaz do oporu, to jest takie śliwienie. No lekko idzie bardzo. No właśnie czuć jakby on taki był lżejszy, przez tą elektrykę chyba. Ja nie popieram elektryki, ale... Hybrydowe takie rozwiązanie. Tak, byleby się nie zjarał. Wziąłem nogę z gazu na górze i teraz tak naprawdę z Mogilan, jakbyśmy się uparli, to dojedziemy, jakby nie było ruchu, do Krakowa na ściągniętej nodze z pedału gazu. Ciekawe, czy on rozłącza skrzynię biegów, nie? Tak żegluje, nie? Nie rozłącza. Chociaż tu już hydrokinetyk, bo to jest ta skrzynia, to jest skrzynia normalna. ZDF-a pewnie. Hydrauliczna, ale to jest automat, normalny automat. Z tym, że ona właśnie ma rozłączany kinetyk, sprzęgło hydrokinetyczne, bo ona na skrzyżowaniu nie ciągnie. Dopiero przy momencie dołożenia, dotknięcia gazu, załącza się drive, jakby zaczyna ciągnąć. Czyli nie ma niepotrzebnego spalania paliwa. Ja dawno mówiłem, że taki hydrokinetyk by się dało zrobić, bo wystarczyło wpuścić do niego ciśnienie i zrobić tarcze, które się zaciskają w nim. Wtedy nie byłoby właśnie tego pustego spalania paliwa, obciążenia. Aha, to jest w momencie puszczenia hamulca zaczyna ciągnąć. Nie muszę dotykać gazu, tylko wystarczy wciśnięty hamulec i skrzynia jest zwolniona. Biegów jest wystarczająco dużo, bez 8, skrzynia jest... No w tamtym też taka była. Tylko nie wiem, czy tamten nie ciągnął. Chyba mi się wydaje, że on ciągnął na każdym skrzyżowaniu. A co, tu nie będzie przypadkiem jakoś ze skrzynią połączony ten silnik elektryczny? Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Musiałbym wleźć pod to auto i dopiero zobaczyć, bo inaczej to... Bo tu przy silniku to widać tego iTorka, ale to co to będzie? To zamiast alternatora to jest jakby to ta skrzynka taka? Nie, wydaje mi się, żeby to był też silnik. Nie wiem, czy między silnikiem a skrzynią nie będzie jeszcze dodatkowego silnika z uzwojeniem, bo przecież to nie ciągłoby chyba. Nie, no nie miałby jak, nie? Żeby go tak... Znaczy, no na zapasek, ale to nie chce mi się w to wierzyć, żeby to było to. Zresztą to jest małe, no to wygląda jak alternator, tylko wysokowoltowy, czyli jakiś tam... Podsumowując, w tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy na kolejne materiały i na kanał Auto Discover. Tam będą też materiały z Piotrem. A tymczasem będziecie mogli się z nami spotkać na imprezie Speed Show 19-20 sierpnia w Rzeszowie. Jeżeli materiał się podobał, to zostaw łapę w górę, napisz komentarz, czy podoba Ci się ten RAM, bo mi się bardzo podoba. I subskrybuj nasz kanał z dzwoneczkiem. I do zobaczenia. Trzymajcie się. I oczywiście RAMem tylko jeździmy, nie naprawiamy. Nie naprawiamy. Cześć. Trzymajcie się.